Siemanko, witajcie przyjaciele w dzisiejszym filmiku. Jest to kolejny odcineczek Prosektorium Profesora, gdzie rozcinam różne rzeczy, pokazuję Wam jak działają, pokazuję co tam mają w środku i tłumaczę dlaczego jest jak jest. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was pompę ABS, agregat ABS-u. ABS-u z samochodu Volkswagen Passat B5 lub Audi A4 B5. Jest to agregat ABS-u firmy Bosch i dokonałem kilku cięć, wymontowałem z niego solenoidy, elektrozawory, silnik taki elektryczny prądu stałego, kontroler elektroniczny i mam zamiar w dzisiejszym odcinku wytłumaczyć Wam, jak działa taki agregat ABS-u, co to jest i dlaczego kiedy działa ABS, to wciskacie tego pedzia tak z całej siły i jest taki trkocze tak. Kochani, najpierw oczywiście odrobina teorii, no od tego musimy zacząć, żebyście mniej więcej skapowali o co chodzi tam dalej w tym całym ustrojstwie. Co to znaczy ABS? ABS to skrót literowy takiej nazwy Anti-Lock Brake System, czyli Anti-lock, czyli antyblokowanie, brake, czyli hamulce, system, czyli jakiś układ po prostu. Czyli mamy tu po prostu układ antyblokujący hamulce. Co to znaczy do licha jasnego antyblokujący hamulce? Przecież kiedy my się chcemy zatrzymać, to chcemy zablokować te koła, żeby one hamowały, a nie antyblokowały, antyhamowały. No bez sensu, prawda? Otóż nie. Chodzi o to, jaki w ogóle jest problem z tym, że kiedy zaciskamy hamulce, koła stają dęba? Problem jest taki, że w momencie, kiedy hamujecie samochodem, który nie ma systemu ABS, koła się zatrzymują. I jest wtedy poślizg koła na powierzchni. Pewnie widzieliście nieraz samochód hamujący z piskiem, czyli jest takie i potem takie bach. Takie czekacie na takie bach i to bach albo jest, albo tego nie ma. W każdym razie, o co chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy macie zablokowane koła i samochód robi właśnie takie i hamuje, leci chmura, kłęby dymu, wtedy kierowca nie ma możliwości kontrolowania toru jazdy samochodu. Bo kiedy koła są zablokowane, to czy skręcisz kierownicę w lewo, czy skręcisz ją w prawo, niestety samochód będzie sunął prosto, ponieważ koło się nie kręci, koło nie ma możliwości wtedy kierować, zmienić kierunku jazdy samochodu. I po to jest stworzony system ABS, czyli Anti-Lock Brake System. System ten, tak jak mylnie jest rozumiany przez wielu ludzi, nie służy po to, żeby skrócić drogę hamowania. Wręcz przeciwnie, często jest tak, że auto hamujące z ABS-em ma wydłużoną drogę hamowania lub taką samą jak auto bez ABS-u. Chodzi w tym układzie tylko i wyłącznie o to, aby umożliwić w trakcie hamowania awaryjnego możliwość kontrolowania toru jazdy przez kierowcę tego otóż samochodu, który chce się zatrzymać. Czyli jeśli mamy awaryjne hamowanie przed jakąś przeszkodą, przed którą nie ma szans, że po prostu zahamujemy, że się wyrobimy i musimy ją w trakcie hamowania wyminąć, no to w samochodzie bez ABS-u przywalimy w nią po prostu, bo nie wyhamujemy, przywalimy, czy byśmy skręcali w lewo lub w prawo, przywalimy. I tutaj taka uwaga, doświadczeni kierowcy, na przykład sportowi, stunterzy, rajdowi, potrafią wybrnąć z takiej sytuacji. Jest na przykład rozwiązanie,
które jest takim hardkorem, ale bez ABS-u takie sytuacje rozwiązuje się w sposób taki, że hamujemy na maksa do ostatniej chwili i w ostatniej chwili puszczamy hamulec i wtedy nasz samochód, kiedy już na maksa zwolnił, ale jeszcze nie ma szans wyhamować, wtedy jest szansa, żeby uciec przed tą przeszkodą, ale raczej żaden cywil, żaden normalny kierowca czegoś takiego nie zrobi, bo to jest totalnie wbrew naszym naturalnym odruchom. Także wracając do meritum, chodzi o to, żeby umożliwić temu kierowcy, temu zwykłemu, normalnemu kierowcy to, żeby w sytuacji awaryjnej, kiedy wie, że w coś przywali, kiedy wie, że już się nie wyrobi i chce skręcić, chce wyminąć tę przeszkodę w trakcie hamowania, żeby nie stracił kontroli nad samochodem, żeby mógł wyminąć, zatrzymać się gdzieś bezpiecznie i uniknąć jakiejś, kurde, no biedy jakiejś dużej, żeby samochodu nie zniszczyć, a nie daj Boże nie stracić życia albo czyjegoś życia, żeby nie odebrać. Teraz uwaga, odrobinę historii. Kto w ogóle pierwszy na świecie wymyślił takie coś jak system ABS? Otóż wymyślił Francuz Gabriel Voisin. Nie wiem, czy mówię to prawidłowo, pewnie nieprawidłowo, ale wymyślił to nie do samochodu, ale do samolotu. I pierwszy raz system anti-lock brake system, system ABS został właśnie zamontowany w samolocie. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wyglądało, jak to miało działać, ale generalnie chodziło o tę zasadę działania, żeby koła się nie blokowały w trakcie hamowania. Także nie w samochodach było najpierw, tylko najpierw było w samolotach. Pierwszy system ABS, który działał w samochodach osobowych, wymyślił Mercedes razem z firmą Teldix. Nie wiem, co to za firma, ale była to jakaś firma produkująca jakieś elektroniczne komponenty. Później tego Teldixa wykupił Bosch. No i Bosch, tak jak wiecie, no mam tu na stole na przykład Boscha, którego zaraz Wam pokażę w środku, jak jest zbudowany. I ten pierwszy układ ABS w latach 70. został wyprodukowany. Wtedy równolegle już też inne firmy, jakiś tam Chrysler, ktoś tam jeszcze, już zaczynały nad tym pracować i wprowadzać to do samochodów. W dzisiejszych czasach system ABS, to o czym Wam mówię, to są totalne podstawy, został rozwinięty. Są systemy ESP, są systemy Brake Assist, jest rozdział, elektroniczny rozdział siły hamowania, są elektroniczne szpery. Mercedesy, na przykład AMG, to plaga taka, że mechanicznych szper nie montują hamy, tylko są właśnie te elektroniczne szpery oszukane. Także naprawdę to zostało rozwinięte do chwili obecnej na maksa. Od roku 2000, kurczę, żeby Was nie okłamać, od roku 2012 każdy samochód w Europie sprzedawany już musi być wyposażony w system ESP, czyli takie jakby rozwinięcie tego ABS-u. W każdym razie dzisiaj rozmawiamy o podstawowym, normalnym agregacie ABS. Jest to agregat bez funkcji ESP, tylko podstawowy ABS-ik. Dzisiaj omawiana pompa ABS-u, to co Wam pokażę, czyli blok zaworowy i tę całą resztę herezji, to nie jest cały kompletny układ, ponieważ akurat w tym samochodzie, który będę omawiał, są jeszcze czujniki, które idą do wszystkich czterech kół i instalacja elektryczna do tego układu. Tego akurat nie mam, także nie będę miał Wam jak tego pokazać. Najpierw Wam to omówię tak ogólnie, co jest co, a potem bardziej szczegółowo Wam pokażę, nawet uruchomimy sobie ten silniczek, czy uruchomimy elektrozawór, żeby pokazać Wam, jak to działa. W jakim miejscu jest osadzony agregat ABS-u w Waszym samochodzie? Naprawdę potrafi być w różnych śmiesznych miejscach, potrafi być nawet gdzieś tam w nadkole schowany. W każdym razie o co chodzi? Macie zwykłą pompę hamulcową i z tej pompy hamulcowej idą dwa przewody, zazwyczaj. W każdym razie w tym przypadku idą dwa przewody, są dwie sekcje. Oczywiście mamy układ na krzyż, czyli prawe przednie koło połączone z lewym tylnym. Tak jak tutaj zobaczycie, ten agregat tak naprawdę można podzielić, tak przekroić na pół i to będą dwa oddzielne układy. Tutaj będą dwie oddzielne całkowicie sekcje. Tutaj między tymi dwoma obszarami w ogóle nie ma żadnego połączenia. I patrzcie, co tutaj jest. Są to napisy po niemiecku VRHL. VR to przód prawy, HL to tył lewy. Tutaj znowu mamy HR to tył prawy. No i tutaj akurat jest ten fragmencik wycięty. A tutaj ten kawałeczek mam wycięty.
A to jest VL. Są to skróty po niemiecku przód, po prostu lewy links, rechts. Nie wiem, jak poprawnie się wymawia przód tył, także nie będę tego mówił. W każdym razie tu możemy tę pompę przedzielić na pół i mamy właśnie na krzyż połączone koła. Tutaj mamy wejście jednej sekcji i wejście drugiej sekcji normalnie z pompy hamulcowej. Tutaj mamy jeszcze tak, sterownik zespolony z cewkami elektrozaworów, który też ma wyjście do zasilania pompy, pompy tłoczącej, pompy powrotnej. Tutaj mam śrubki, to są takie gumowe mocowania, po prostu pompa jest elastycznie osadzona w karoserii na takich gumowych mocowankach. Tutaj mam element, jest to para precyzyjna i to jest element pompy powrotnej. Tutaj jest jeden z elektrozaworów, który udało mi się wyciągnąć, żeby pokazać Wam, co tam w środku, jak to działa. Tutaj jest to budowa zbiorniczka, płyn hamulcowy. Tutaj natomiast mamy element akumulatora ciśnienia płynu hamulcowego. Tutaj wszędzie w środku krąży płyn hamulcowy, ten sam, który jest w całym układzie. Także jeśli na przykład ordynarnie wciskacie tłoczek przy wymianie klocków hamulcowych i nie spuszczacie płynu z zacisku, to ten cały brud, ten cały syf leci tu do środka. Także zaraz pokażę Wam z bliska, jak to wszystko jest zrobione. Jak to jest skonstruowane? To jest tak naprawdę taki fragment, taki lity kawałek aluminium i w środku ma wydrążone kanały. Patrzcie, tutaj są takie zaślepki, metalowe kulki po prostu powbijane w niektórych elementach. Pod tą zaślepką na przykład jest druga pompka, ponieważ mamy tutaj pompę jednej sekcji i pompę drugiej sekcji. Taki element tutaj jest po prostu wkładany. Zobaczcie, jak fabrycznie jest to montowane. Jest to po prostu wciskane, taki metalowy element jest wciskany w to aluminium, następnie jest to zawalcowane, tutaj jednorazowo jest zawalcowane. I to jest połączenie nierozbieralne. Już nie da się tego rozebrać i złożyć powrotnie, ponieważ to jest jednorazówka. Zobaczcie, tutaj musiałem tyle materiału, tyle musiałem zebrać, wyciąć po prostu dookoła materiału, żeby wymontować ten element tłoczący. I troszeczkę go zniszczyłem, ale zaraz Wam zademonstruję on. Patrzcie, jak fajnie to działa. Zaraz bliska zobaczycie, jak to jest zrobione w środku. Tak samo tutaj spójrzcie, elementy elektrozaworów, one też wszystkie są wciśnięte. One mają zespół takiego O-ringa, zespół uszczelki jednokierunkowej, wargowej. Jest to wciśnięte na swoje miejsce, następnie zawalcowane. Więc taka pompa jest nierozbieralna, jest elementem nierozbieralnym. Także jak ktoś Wam mówi jakieś teksty w stylu regeneracja pompy, nie da się tego elementu zregenerować. Nie ma czegoś takiego jak regeneracja. Owszem, te sterowniki naprawiają, ponieważ to rozbiera się tę budowę. Jak tam coś się zepsuje w elektronice, można to naprawić. Czy nawet cewkę wymienić, czy coś. Spoko, to jest rozbieralne, da się zrobić. Ale jak ktoś Wam mówi, że to zregeneruje, no to nie wierzcie w takie bajki, bo to nie ma szans. Nie ma takiej opcji, to jest fizycznie po prostu niemożliwe, ponieważ tu, żeby to otworzyć, musicie zebrać pewien materiał i tego materiału nie odtworzycie. Jeszcze ciekawostka, jest to jakieś bardzo takie nietypowe aluminium. Bardzo twarde aluminium. Ciężko mi się to cięło. Tutaj patrzcie, macie ten fragment, taką kulkę właśnie i tutaj jest kanał. Te kanały są bardzo sprytnie porobione, po prostu one do pewnego momentu sobie dochodzi, potem z drugiej strony na przykład widzicie, tu są połączenia. Także w technologii 3D zaprojektowane, jakoś powycinane i w ten sposób zrobione. Teraz spójrzcie, zdejmę tę górną część, bo tutaj mamy, już Wam objaśniłem, że tu są dwa wejścia, tutaj cztery wyjścia już tego płynu hamulcowego. Spójrzcie, jak to jest zrobione. Tutaj jeszcze z bliska pokażę, w jaki sposób jest uszczelniony przewód hamulcowy. Fajnie w przekroju to będzie widać, jak ładnie pasuje ten grzybek na swoje miejsce. Tutaj. No i tutaj troszeczkę też podczas cięcia mi trochę skosem poszło. W każdym razie widzicie, o co chodzi. Po prostu te kanały później się tutaj łączą i przechodzą tam dalej do elektrozaworów. O tym, jak działają te elektrozawory, co one robią, powiem za chwilę. W dużym skrócie macie pogląd na to, jak to działa.
Tutaj te dwa elementy tłoczące, czyli te pompy powrotne jakby, są napędzane z takiego wałka mimośrodowego. Już pokazuję. Jest to zwykła 12-voltowa, zwykły 12-voltowy silnik i jest tutaj mimośrodowy taki łożyskowany wałek. Zaraz to uruchomię, to zobaczycie, jak to działa. Zobaczcie, jak się kręci. No, trochę bogato, dałem 22 V. Troszeczkę przegiąłem. Dobra, damy teraz 14. Nieźle daje to. Obroty są naprawdę... Nie wiem, ile to ma dokładnie, ale to... Praca tej pompy... Praca tej pompy odpowiada za to, co Wy czujecie w trakcie działania ABS-u, czyli to uderzanie takie w pedał hamulca, kiedy hamujecie, to właśnie jest za sprawą tej pompy, bo ta pompa, ona cofa. Jeden obrót, zobaczcie, to są dwie sekcje, czyli z jednym obrotem działają dwie sekcje. I ta pompa, ten mały tłoczek, ta para precyzyjna, spójrzcie, jak to jest zrobione. Tu jest takie siteczko. I patrzcie, to jest para precyzyjna, tu nie ma żadnych uszczelek. Tutaj jest tylko jeden o-ring, ale to jest o-ring uszczelniający do zewnątrz. Element tłoczący jest parą precyzyjną, czyli po prostu to ze sobą jest tak dokładnie spasowane. I tutaj kłania się jakość płynu hamulcowego, jak bardzo ważna jest jakość płynu hamulcowego. Tu w środku jest zawór jednokierunkowy, a tutaj jest drugi zawór jednokierunkowy w środku. To jest po prostu pompka, która przepompowuje. W momencie, kiedy otwiera się zawór, elektrozawór powrotny, ona przepompowuje z powrotem do zbiorniczka płyn po to, żeby zwolnić hamulec w kole, po to, żeby zwolnić. To działa po to, żeby hamulec zwolnić. Następnie, kiedy czujnik ABS-u wykrywa, że koło się zatrzymuje, wtedy zawór się otwiera i znowu wpuszcza ciśnienie i tak na przemian, czyli jest dohamowywane, zwalniane kilkadziesiąt razy na sekundę. Wy nie mielibyście szans, żeby samemu tak zrobić. Po to jest potrzebna ta pompa, żeby tak szybko to robić, kilkadziesiąt razy na sekundę on dohamowuje i puszcza hamulec. Robi to wszystko za Was, robi to dla Waszego bezpieczeństwa. I dokładnie w ten sposób to działa. Tutaj ten mimośród popycha ten tłoczek, przepompowuje płyn z powrotem. Zobaczcie, kolejnym takim ciekawym elementem, to jest w ogóle nieciekawy element, bo ten koreczek taki, to jest po prostu zasobnik płynu hamulcowego tutaj, który jest w pompie. Tak jak widać, są dwa zasobniki na jedną i na drugą sekcję i są dwa akumulatory ciśnienia, tak samo bliźniaczo na jedną i na drugą sekcję. Akumulator ciśnienia, patrzcie, jaka potężna sprężyna, on z tego, co mi się wydaje, ponieważ nie znalazłem jednoznacznej informacji na ten temat, wydaje mi się, że on jest po prostu po to, aby uniknąć kawitacji tutaj, ponieważ w momencie, kiedy my zaczynamy hamować, wywieramy dosyć duże ciśnienie. Ciśnienie w układzie to może być ponad 160 barów. W momencie, jakby nam tutaj elektrozawór się otwierał i wypuszczał ten płyn, uwalniał ten płyn do pompy, bo działa to w ten sposób, że kiedy hamujemy, otwiera się zawór, jeden zawór się zamyka, odcina nasz dostęp jakby od pompy, odcina dostęp od tego wejścia do pompy. Następnie drugi zawór się otwiera i wypuszcza to ciśnienie z zacisku hamulcowego, żeby zwolnić hamulec. Tylko że to samym zaworem to działałoby za wolno, dlatego musi działać jeszcze pompa, która odciągnie ten płyn, żeby to działało szybko. Czyli my wymuszamy ten ruch tłoczka w jedną i w drugą stronę, ale z racji na wysokie ciśnienia i skoki tych ciśnień potrzebne są właśnie takie elementy jak zasobnik i jak akumulator. No tak mi się wydaje, jeśli jestem w błędzie, to mnie poprawcie. Mam nadzieję, że nie oszukuję Was za bardzo i że chodzi tutaj właśnie o kawitację, żeby nam płyn się nie spienił. Bo jeśli płyn nam by się spienił w pompie, no to amba Fatima, mamy pozamiatane. Teraz zobaczcie na element wykonawczy. Mamy 8 elektrozaworów. One oczywiście działają w różny sposób. Jedne są normalnie otwarte, drugie są normalnie zamknięte, ale w dużym skrócie, jak to działa? Taki elektrozawór posiada też, spójrzcie, takie drobne siteczko. I teraz wyobraźcie sobie, spuszczacie czasami płyn hamulcowy z zacisków, co nie? Widzicie, jaki tam potrafi być szlam. I teraz wyobraźcie sobie, że Wy to wciskacie do pompy, wciskacie to na to sitko.
Zgroza po prostu, zgroza. Pamiętajcie, płyn jest bardzo ważny. Dlatego tu przed elektrozaworkiem jest oczywiście takie sitko, ono tu jest założone, nie będę go teraz zakładał. Jest o-ring uszczelniający oraz jest jednokierunkowy uszczelniacz taki wargowy. No i jak działa to? Patrzcie, nasz sterownik posiada 8 cewek, a tutaj mamy 8 elektrozaworów. Po prostu kiedy to jest złożone, to cewka jest założona na elektrozawór. I teraz Wam pokażę, jak bardzo fajnie, jak ładnie to działa. Musicie mi uwierzyć na słowo, bo pewnie tego nawet nie widać, bo tutaj jest bardzo szybki ten ruch. Czyli widzicie? Naprawdę częstotliwość działania tego elektrozaworu jest ogromna i może to wiele razy, po prostu na minutę, podejrzewam, że kilkadziesiąt razy, a może nawet kilkaset razy potrafi taka cewka się otworzyć i zamknąć. W dużym skrócie tak właśnie to działa. I te ceweczki sobie tutaj nachodzą na te elektrozawory. Słuchajcie, kochani, pokazałem Wam dzisiaj, wydaje mi się, że najprostszą pompę ABS-u, najprostszą, jaką tylko można Wam pokazać, to taką pokazałem, jak to jest zbudowane, jak jest zrobione, jakie komponenty odpowiadają za funkcjonowanie tego układu. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co tam jest i też, że nie oszukałem Was w żadnym stopniu. Pamiętajcie, że bardzo ważny jest płyn hamulcowy. Czy macie ten ABS, czy nie macie ABS-u, czy macie ESP, dbajcie o niego. Myślę, że nieraz widzieliście, czy u mnie na filmikach, czy w warsztacie, w jakim stanie potrafi być płyn hamulcowy, w zacisku hamulcowym, jak tam się zbiera szlam, brud, muł. Tam wypływa naprawdę ostry szuwak nieraz, kiedy się otwiera ten odpowietrznik. Więc pamiętajcie, nie wciskamy tego tłoczka przy wymianie klocków, czy przy jakimś tam serwisie przy hamulcach, nie wciskamy tłoczka, tylko robimy tak, że odkręcamy odpowietrznik i wtedy dopiero spuszczamy z tego odpowietrznika, spuszczamy do zewnątrz, nie wpuszczamy do agregatu z powrotem, ponieważ patrzcie, Wy to wszystko wtedy wtłaczacie w te drobne sitka, w te pary precyzyjne, w te drobne elementy i może dojść do uszkodzenia. I zadacie pytanie, czy się psują agregaty ESP? Tak, psują się. Psuje się elektronika, potrafią się jakieś elementy, jakieś zimne luty zrobić, potrafią się cewki zepsuć, ale psują się też te urządzenia w sposób mechaniczny. Te elektrozawory potrafią się na przykład zaciąć. Często do mnie dzwonicie z takimi dziwnymi problemami i na przykład z takim problemem, że wciskam hamulec i na jedno koło z agregatu ABS-u nie leci płyn. No co może być, że na jedno koło nie leci płyn? No może być właśnie, może być uszkodzony agregat, tylko tak czasami macie pomysły, żeby to płukać albo żeby to czyścić. No dajcie spokój, to jest bezpieczeństwo. Kurde, nawet jakby Wam się udało to wypłukać, udało się to wyczyścić i super, zaczęłoby działać, to pomyślcie o tym, że za jakiś czas na trasie, na autostradzie, czy gdzieś na mieście, Wam to się znowu zatnie, a Wy będziecie musieli zahamować awaryjnie. Jeśli jedno z Waszych kół po prostu nie zahamuje w trakcie hamowania awaryjnego, Wy wylatujecie z drogi w tym momencie, bo Was po prostu nie będziecie wiedzieli, co się dzieje. Także zgodnie z polskim prawem tych elementów nie można montować używanych. Zgodnie z polskim prawem. Praktyka pokazuje, że używane potrafią też działać te elementy. I to na tyle, więcej nie będę mówił o tym. W każdym razie nie ma czegoś takiego jak naprawianie, regenerowanie tutaj tych elementów bloków zaworowych. Chyba że macie jakieś doświadczenia takie, że ktoś to naprawia, odtwarza, bo w sumie można odbudować taki element. No da się coś takiego wyprodukować, to ludzi robią, ale podejrzewam, że już wtedy kupno nowego wyszłoby po prostu taniej niż jakieś tam regeneracje i naprawy tego urządzenia. Kolejna ważna zasada, wiecie już o tym, że płyn bardzo ważny, dbać o płyn hamulcowy. Nie jest to droga sprawa, raz na dwa lata wydać 200-300 zł. Co to było? Co to było? Kolejna ważna sprawa, kiedy macie auto wyposażone w układ ABS, wklepujecie do podłogi. Zawsze, kiedy hamujecie, wklepujecie do podłogi.
Jeśli macie samochody z brake assist i tak dalej, no to on już tam za Was, powiedzmy, trochę dociśnie ten hamulec. Ale żelazna zasada jest taka, wklepujecie zawsze hamulec do podłogi, bo z tego, co słyszałem kiedyś na szkoleniu z ATE, bardzo takie mądre słowa, tam usłyszałem o tym, że głównym problemem z tym, że droga hamowania jest za długa, jest kierowca. Nie samochód jest problem, tylko jest kierowca, bo za słabo wciskamy pedał hamulca. Także tutaj takie info do Was. Jest jakiś problem na drodze, macie ABS, wklepujecie do podłogi. Naprawdę, nie żałujcie tego pedzia, nie połamie się, nic mu tam się nie stanie. No i tyle. Mam nadzieję, że ten filmik był przydatny, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego na temat działania pompy ABS-u. Pamiętajcie, że działalność Chrisa możecie wspierać. Powiem Wam, kurde, jakie miałem turbulencje, mam cały czas turbulencje z tymi przekrojami. Ja to zacząłem wysyłać. To też dla mnie dosyć sporo zawracania gitary z tym wszystkim. Ja to zacząłem wysyłać. Skrzynia biegów z DPD do mnie wróciła, a potem jeszcze musiałem zapłacić za to, że do mnie wróciła. Po prostu masakra. Teraz przedwindykacyjne wezwanie do zapłaty nawet dostałem. Na 35 zł. Nie, spoko. Już dzisiaj zrobiłem przelew. W każdym razie pamiętajcie, że możecie wspierać Chrisa, czy to na Patronite, czy po prostu zrobić jakiś przelew. Taka działalność, takie działanie z Waszej strony będzie mnie motywowało do tego, żeby więcej takich różnych technicznych materiałów Wam robić, tłumaczyć, jak coś działa. Też jeśli macie jakieś pomysły, co chcielibyście zobaczyć, przekrój jakiego urządzenia, jak coś działa, żeby Wam wytłumaczyć, piszcie w komentarzach, ja się do tego wszystkiego dostosuję. Mam już bardzo ciekawą rzecz, na którą polowałem od dawna i jest to kaseta sterująca układu Multi-Air z Fiata. Także pewnie za jakiś czas doczekacie się sekcji zwłok, czegoś takiego, zobaczycie jak to działa. Jest to całkiem ciekawy układ, dosyć kosztowny. Już są oferowane w sprzedaży jakieś regeneracje tego, więc zrobię sekcję zwłok tego urządzenia, ocenimy sobie, czy faktycznie można to regenerować i czy takie regeneracje mogą być skuteczne. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i narka!